Witam Państwa serdecznie z siedziby Polskiego Związku Bokserskiego na naszym tradycyjnym śniadaniu z boksem. Wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, szef szkolenia w tymże, Zbigniew Maleszewski jest moim gościem. Witam Pana. I witam znakomity bardzo. Przed laty pięściarz Albert Dragon Sosnowski, któremu oczywiście kwestie boksu olimpijskiego nie są obce do dziś dnia. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy galę Suzuki Boxing Night Anno Domini 2023. Pierwsza gala odbędzie się 17 marca w Łomży. Jak w tej chwili wyglądają przygotowania? Czy już są dopinane na tak zwany przysłowiowy ostatni guzik? Tak jak Pan wcześniej wspomniał, jest to wszystko już praktycznie, można powiedzieć, dopięte. Logistycznie mamy to wszystko omówione już, ale jak zwykle wychodzą jakieś, jak to się mówi, małe pożary, ale dajemy sobie z tym radę. W środę czekamy na przyjazdy ekipy polskiej i ekipy czeskiej. W składzie drużyny polskiej w 60 kg mamy dwóch zawodników. Jest to Jarosław Iwanow i Ilja Bader. W kategorii 63,5 kg Oliwier Zamojski. 63,5 również Bartek Rośkowicz, 67 Paweł Sulęcki, 71 Damian Durkacz, także zawodnik bardzo znany i utytułowany, w 75 Aleksander Soja, w 80 kg też młody perspektywiczny zawodnik Sebastian Kusz, 92 kg Mateusz Bereźnicki i plus 92 kg Oskar Safania. Przy okazji tej gali niejednokrotnie mieli okazję prezentować się także w wybranych pojedynkach pięściarzy zawodowi. Czy tym razem też tak będzie, czy nie? Nie, tym razem odbędą się tylko pojedynki boksu olimpijskiego z tego względu, że jest to rok przygotowań do kwalifikacji olimpijskich i tutaj bardziej stawiamy na zawodników biorących udział w przygotowaniach właśnie do Igrzysk Europejskich, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Nowym Targu. Także tutaj koncentrujemy się już głównie na pracy szkoleniowej o kwalifikacje olimpijskie. Oczywiście, jeśli chodzi o występy seniorów, to jest pierwsza w tym roku impreza Suzuki, ale warto także kilka słów powiedzieć o tym, co działo się ostatnio w Kielcach. Mieliśmy Suzuki Boxing Promotion, a więc galę, w trakcie której mieli okazję zaprezentować się ci młodsi zawodnicy, głównie juniorzy i młodzieżowcy. To jest także projekt, który nabiera rozpędu. Tak, w tej grupie wiekowej kadetów i juniorów, dla których jest właśnie zorganizowana ta gala Suzuki Boxing Night, odbyła się pierwsza edycja, w której ci młodzi pięściarze mogli się zaprezentować i przedstawić szerokiej rzeszy widzów. I uważam tutaj to za bardzo fajną rzecz, bo promujemy właśnie tutaj poprzez takie gale zawodników, pokazujemy ich sylwetki i jest to bardzo ważne w aspekcie szkoleniowym dla każdego zawodnika, że jest promowany, rozpoznawany, budujemy wówczas jego image i jeszcze takie trzy gale będziemy organizowali, także myślę, że tutaj bardzo fajnie nasza młodzież się prezentuje i na pewno będziemy też przedstawiali wielu innych zawodników i zawodniczek. Tak, idziecie bardzo szerokim frontem. Zeszły rok kilkadziesiąt medali w tych kategoriach młodzieżowych. Teraz też zaczęło się już udanie, choćby zakończony w niedzielę turniej w Rydze. Kobiet, oczywiście w tym przypadku młodziczek, trzy triumfy tak. Naszych zawodniczek. Teraz z kolei kolejny turniej w Czarnogórze, w Modwie, a więc ruch w interesie jest niezwykle duży. Zgadza się, tych imprez młodzieżowych jest znacząca ilość. My się tutaj też bardzo koncentrujemy, bo już niedługo przed nami Mistrzostwa Europy Juniorów i wiele innych imprez. I celem naszym jest właśnie jak największa ilość zdobycia tych medali rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, tak jak już wcześniej wspominałem, ale przypomnę, że w roku 2021 tych medali we wszystkich grupach wiekowych, zarówno młodzieżowej i seniorskiej, zdobyliśmy 18. W roku 2022 tych medali zdobyliśmy 36, także bardzo znaczący wzrost i miejmy nadzieję, że uda nam się to utrzymać na
poziomie roku 2022, a tak po cichu mogę sobie pomarzyć, że może jeszcze zwiększylibyśmy tą ilość tych medali z imprez centralnych. Jeśli chodzi o kadrę szkoleniową, nastąpiło kilka zmian w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Jak w tej chwili ocenia Pan to, w jaki sposób funkcjonują te nowe kadry pierwszych trenerów, ich asystentów i osób ze sztabów? No tutaj, tak jak Pan wspomniał, nastąpiły pewne zmiany i w grupie seniorskiej kobiet i mężczyzn, jak również i stworzyliśmy coś takiego, że kadry te właśnie młodzieżowe są nadzorowane przez tak zwanego trenera head coach, który w pewnym stopniu ustala całe cykle treningowe, nawiązuje bardzo ścisłą współpracę zarówno z trenerami kadry wiekowej młodzików, kadetów i juniorów i nadzoruje tą pracę, aby po prostu ci młodzi zawodnicy byli już ułożeni do tej grupy seniorskiej, żeby to się nam przełożyło później na wynik sportowy, na przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich, bo za to jesteśmy najbardziej oceniani. Albert, przyglądasz się temu, jak pączkuje to wszystko, jak ta pozytywistyczna praca u podstaw wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o boks olimpijski. No i rzeczywiście trzeba oddać, że te wyniki są zadowalające. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, co robi Polski Związek Bokserski, szczególnie właśnie inwestycja w młodzież i jakby połączenie tych kadr juniorskich z kadrami seniorskimi, możliwość juniorów też występu właśnie na większych galach, które są transmitowane w telewizji ze względu na to, że łatwiej jest pozyskać sponsorów. Właśnie tak jak tutaj Zbyszek wspomniał, następuje rozpoznawalność tych zawodników, wtedy też zgłaszają się jakby miejscowi sponsorzy, którzy też wspomagają w ten sposób związek i jakby jest szansa na organizowanie kolejnych eventów, gdzie ci zawodnicy będą pokazywani, będzie transmisja w telewizji. No tutaj odnośnie tej Suzuki też bardzo się cieszę, bo na przykład Rośkowicz Bartek pierwszy rok jest seniorem. Wiemy, że w zeszłym roku zdobył wicemistrzostwo świata. Naprawdę pokazał się z jak najlepszej strony. Tam widać, że chłopak cały czas robi postępy. Między innymi właśnie w klubie bokserskim Legia jest powiązana ta grupa, która szkoli tą młodzież. Mam nadzieję, że tutaj te kontakty są z Polskiego Związku bardzo dobre z tą grupą i dzięki temu właśnie ci zawodnicy, którzy też trenują na Legii, naprawdę są pod czujnym okiem trenerów. Zresztą mam okazję oglądać ich. Prowadzi tą grupę Kubańczyk, Damian Austin, więc naprawdę ten też boks kubański przenika w taktyki trenerskie polskich szkoleniowców. Powoduje to, że ta rywalizacja w kadrze jest na wysokim poziomie. No, druga rzecz, to, która mnie bardzo cieszy od początku roku, naprawdę widać, że Polski Związek bardzo współpracuje z Wojtkiem Bartnikiem, coraz więcej obozów, coraz więcej chłopaków jeździ na zgrupowania, mają tam okazję między sobą też trenować, sprawdzać się, sparować i jak gdyby Wojtek ma dzięki temu większą selekcję i możliwość wyboru dobrych chłopaków, no i przygotowania ich do właśnie znaczących zawodów, które będą dawały nam punkty i tak jak tutaj wspomniałem, wiadomo, sal jest jeden, żeby kolejni zawodnicy kwalifikowali się na wielkie imprezy, zdobywali tam medale na Igrzyska Olimpijskie przede wszystkim, a filar naszej drużyny Damian Durkacz, naprawdę oglądając go z gali na galę, widać, że to jest naprawdę chłopak, który robi ogromne postępy i to bardzo cieszy, ale idą młodzi, którzy bardzo też chętnie pukają do tej seniorskiej kadry i widać, że poziom szkoleniowy i cały pomysł na to, jak przygotowywać teraz młodzież, która aspiruje do tego, żeby być numerem jeden w kadrze, naprawdę wygląda imponująco. No właśnie, powiedz jak to wygląda, bo ty od lat jesteś w środowisku bokserskim, wcześniej jako zawodnik, który dosyć wcześnie rozpoczynał karierę zawodową. Jak to wygląda twoim zdaniem, jeśli chodzi o Warszawę, o zainteresowanie młodzieży pięściarstwem w tych czasach, kiedy głównie komputer, inne rzeczy odrywają od tego, natomiast by zostać solidnym pięściarzem, trzeba mnóstwo potu wylać z siebie. No teraz dla młodzieży są bardzo trudne czasy, przede wszystkim, że wypierają te gale freakowe, które oferują ogromne pieniądze i wszyscy jakby tam starają się zyskać rozpoznawalność i zarobić duże pieniądze, będąc praktycznie sportowcem, który nie ma pojęcia o sportach walki, tylko bardziej są osobami medialnymi, które gdzieś tam widzą swoją szansę na zarobienie pieniędzy i zrobienie siebie też za przysłowiowego głupka. Natomiast
W Warszawie ten boks wygląda bardzo dobrze. No ja akurat jestem związany z klubem bokserskim Legia i tak jak tu wspominałem we wcześniejszej wypowiedzi, ten system szkoleniowy jest naprawdę na wysokim poziomie. Ściągani chłopaki są z całej Polski, między innymi też Strachol, który mam nadzieję też będzie miał okazję zawalczyć się na Suzuki, nasz wicemistrz świata młodzieżowy, który naprawdę też robi ogromne postępy, jest zawodnikiem leworęcznym, bardzo niewygodnym dla każdego stylu. Widać, że chłopak też bardzo ciężko trenuje i wierzy w to, że stać go naprawdę na medal olimpijski, bo mam okazję z nim rozmawiać na Legii, widzę jego determinację, jego pracowitość, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo te ośrodki w Polsce są naprawdę na coraz wyższym poziomie. No i tutaj też nie zapominajmy o Szczecinie, gdzie jest ta szkoła sportowa o profilu pięściarskim, która jak najwięcej powinna ściągać właśnie chłopaków, którzy są już utalentowani, żeby po prostu stworzyć im warunki przede wszystkim rozwoju. No, co za tym idzie, jakieś tam dofinansowanie finansowe, żeby oni mieli jednak takie poczucie spokoju, że jednak są w dobrych rękach, że się o nich dba i myślę, że z roku na rok przy współpracy wszystkich osób związanych, odpowiedzialnych za szkolenie uda się stworzyć grupę, która będzie aspirowała naprawdę na wyniki na największych turniejach rangi boksu olimpijskiego. W twoich czasach mieliśmy znakomite pięściarki, w tej chwili też masę dziewcząt pojawia się w ringach, w reprezentacjach młodzieżowych Polski i seniorskich. Jak oceniasz ten trend z kolei? Wielkie gratulacje dla kobiet, które reprezentują nasz kraj, bo naprawdę dziewczyny, można powiedzieć, teraz naprawdę są numerem jeden, jeśli chodzi o zdobywanie i wygrywanie na największych turniejach boksu olimpijskiego. Widać to, co się dzieje w kadrze, jakie jest zawzięcie tych naszych pań, które tam trenują, powoduje to, że wielkie brawa i chylę głowę im, trenerom i samym dziewczynom za to, że widać, że one jest tam wszystko, gra tak jak należy, że dziewczyny są, nakręcają się jedna drugą i praktycznie zawsze jak jadą na duży turniej są pewne zwycięstwa i jesteśmy przekonani już, można powiedzieć już z pewnością, tylko odliczamy jakiego koloru medale przywieziemy, bo widać, że jednak ta reprezentacja Polski już jest, boją się po prostu nas, już inne rywalki, gdy przyjeżdża Polska, bo wiedzą, że liczne są na wysokim poziomie umiejętności technicznych. Poza tym naprawdę i serce i charakter do walki naszych pań jest imponujący i to bardzo cieszy, bo dzięki temu też panowie patrzą, jakby troszkę jest taki zazdrość, że może nas pewnie też może będzie stać wkrótce, żeby osiągać takie sukcesy jak kobiety. No wiadomo, jednak ten poziom boksu męskiego, kobiecego jest troszkę inny, no ale bardzo się z tego cieszę i liczę, że faktycznie panie stać na zakwalifikowanie się na olimpiadę i tam zdobycie złotych medali dla Polski. Tego im oczywiście życzymy. Jeśli chodzi o kobiecy boks z kolei, no oczywiście polityczne, geopolityczne kłody też są rzucane. Zaczynają się za kilka dni Mistrzostwa Świata Kobiet. No niestety nie będzie dla naszych reprezentantek. Wiemy, jakie są uwarunkowania, no ale to powoduje pewne zaburzenia, jeśli chodzi o cykle przygotowawcze. No na pewno jest to rzecz kłopotliwa i ja bardzo często powtarzałem, że jeśli sport wchodzi do polityki, jest to rzecz naturalna i dobra. Jeśli wchodzi polityka do sportu, no to nie jest mile widziana i mówię tutaj, grupa męska została już wyeliminowana z Mistrzostw Świata, które się odbyły. Teraz grupa kobiet, zapewne też nie pojedziemy, chociaż też czekamy, jak to się mówi, z niecierpliwością i rozstrzygnięciem tej sytuacji, która jest związana z wojną na Ukrainie. No i tak samo jest i w grupie juniorskiej, gdzie też właśnie to wszystko stoi pod dużym znakiem zapytania, jednakże tutaj nie możemy przerwać cyklu szkoleniowego. Zarówno zawodnicy i zawodniczki uczestniczą dalej w tych cyklach przygotowań do zawodów. Jeśli po prostu nie będziemy mogli wziąć udziału w tych imprezach Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, no niestety trenerzy mają alternatywę, że będą szukali innych mocnych turniejów, gdzie zawodnicy i zawodniczki będą mogli rywalizować celem podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W tej sytuacji na przykład przesuwa się ciężar na Igrzyska Europejskie, na te, które będą się w Nowym Targu. Tak, zgadza się. Tutaj już, tak jak wspomniałem wcześniej, na przełomie czerwca i lipca będziemy gospodarzami Igrzysk Europejskich. No i tu by się przydały właśnie bardzo mocne starty dla tej grupy wiekowej seniorskiej.
I jeśli no niestety nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata, no to trzeba będzie właśnie, tak jak mówiłem, czy zapraszać ekipy innych krajów tutaj do nas, do Polski, celem rywalizowania z najlepszymi. I miejmy nadzieję, że z tego trudnego dość zadania nasi trenerzy wybrną obronną ręką. Kolejny temat to kwestia Ligi Pięściarskiej. Mówi się od kilku lat o tym, że wiele takich głosów się pojawia ze środowiska i samych byłych pięściarzy i działaczy, że fajnie byłoby reaktywować w jakiejś formie rozgrywki ligowe w boksie olimpijskim. Co ty, Albert, o tym sądzisz? Sami zawodnicy mówią o tym, że byłaby fajna sprawa i dla nich, dla pierwszego garnituru zawodników seniorskich i jakiejś walki młodzieżowców przy okazji uskuteczniać, żeby więcej było tych możliwości startowych. Temat tego przywrócenia ligi jest naprawdę cały czas omawiany i wiem, że jest dużo trudności ku temu, żeby tą ligę jakby reaktywować. Natomiast to by był wspaniały pomysł, bo myślę, że ta dyscyplina zasługuje na to, żeby mieć też swoją ligę i właśnie konfrontować zawodników z Polski różnego szczebla i poziomu między sobą, żeby te sukcesy nasze międzynarodowe były coraz lepsze, coraz większe. No, pamiętamy, że właśnie dzięki właśnie tym zmaganiom ligowym polscy pięściarze byli naprawdę cały czas w super dyspozycji. Dzięki temu te medale były na największych arenach światowych, więc tutaj jakby ten pomysł i zamiary Polskiego Związku i całych ludzi odpowiedzialnych o tą reaktywację Polskiej Ligi Bokserskiej, myślę, jest w głowach i tutaj pewne silnego rodzaju trudności, nie trudności związane z zebraniem chłopaków, aczkolwiek też, tak jak wiemy, te różne mieszane sztuki walki i różne kluby jednak już powoli odchodzą od boksu, przemieniając te kluby w kluby mieszanych sztuk walki. Natomiast taka właśnie reaktywacja ligi, myślę, że spowodowałaby to, że jednak ten nabór bokserski do nowych szkółek był jeszcze większy. No i dzięki możliwości tego, że licząc na to, żeby była ekspozycja telewizyjna tej ligi i pokazywani zawodnicy, więc to by miało sponsorzy, żeby było to bardzo sensowne i rozwój boksu na pewno by poszedł do góry, myślę, więc tutaj trzymam mocno kciuki za wszystkich, którzy to planują i cały czas gdzieś tak składają te puzzle, żeby to w końcu wystartowało, żeby znaleźć chociażby 5-6 drużyn, które mogłyby sobą rywalizować, to myślę, że to by było naprawdę świetna sprawa dla rozwoju polskiego boksu olimpijskiego i bardzo temu projektowi kibicuję. Pan Zbyszek Maleszewski jest przy okazji prezesem Podlaskiego Okręgowego Związku Pięściarskiego. Tak przechodząc właśnie do tych spraw podstawowych, jakby to wyglądało? Czy Podlasie miałoby swojego reprezentanta jako jeden podmiot złożony z zawodników różnych miast, bo i Sokółka jest mocna, i Łomża, tak, i Białystok, i tak dalej. Czy zastanawialiście się już nad tym, jakby to właśnie rzeczywiście miało funkcjonować? Tak, oczywiście zastanawiamy się nad tym. Ja tu nie chciałbym pewnych rzeczy odkrywać, bo od tego jest prezes, który się właśnie tym zajmuje, pan Grzegorz Nowaczek. I mamy już pewne rzeczy doprecyzowane w związku z tworzeniem się Ligi Bokserskiej i on jest bardziej osobą kompetentną do udzielania tychże informacji, ale ja podobnie tak jak Albert powiem, że powrót Ligi to byłoby coś, bo ja pamiętam czasy, kiedy Hetman Białystok, dawna jeszcze wcześniej Gwardia Białystok zdobywała drużynowe Mistrzostwo Polski. I wtedy ci chłopcy mogli boksować praktycznie co tydzień czy co dwa, czyli ilość przede wszystkim walk i samą czołówką Polski. Pamiętam również, jeżeli były mecze ligowe, to po parę tysięcy kibiców, sponsorzy z tym związani i tak dalej, czyli cały ten mechanizm zacząłby funkcjonować. No, podstawową bolączką naszą są fundusze. I tak jak Albert tu już wcześniej wspomniał, też ja w boksie siedzę już ponad 30 parę lat, duża rzesza trenerów przestawiła się na komercję. No bo po prostu tak jak tak, życie, trenują MMA czy inne jakieś sporty walki i po prostu trenerzy już część przestawiła się właśnie na tą komercję, czyli problem finansowy. Ale na przykład coach naszej kobiecej reprezentacji potrafi łączyć jedno z drugim,
prowadząc zajęcia na poły komercyjnie, ale też przy okazji pracując właśnie na rzecz boksu olimpijskiego. Zgadza się, no w pewnych stopniach można to połączyć. No właśnie, Albert, ty jesteś jedną z twarzy polskiego pięściarstwa, niezależnie od tego, że większość spędziłeś na ringach zawodowych, ale też nad takim projektem byś się chętnie pochylił w roli trenera, osoby, która medialnie by to promowała i tak dalej. Zdecydowanie tak. Byłoby dla mnie to wielkim wyróżnieniem, jakbym mógł zostać ambasadorem tworzenia się nowej ligi bokserskiej i jakby osobą, która jeździłaby i by starała się rozreklamować, promować i opowiadać o tym, dlaczego to ma sens przywrócenie tej ligi bokserskiej. Tutaj, jak Zbyszek wspomniał, jednak te mecze na najwyższym poziomie ligi bokserskiej, walki tych drużyn, które aspirowały do Mistrzostwa Polski, zapełniały całe hale, chociażby hala Gwardii. Zresztą, jak też miałem swój krótki epizod w boksie olimpijskim na początku swojej kariery, przed tym zanim przyszedłem na kickboxing, to też miałem okazję walczyć, właśnie takie walki pokazowe na meczu Gwardii, bo akurat wtedy tam trenowałem, więc tutaj te kluby w Warszawie, taki też, bo jest sens klubu bokserskiego Legia, która teraz właśnie ściągnęła dużo chłopaków z boksu olimpijskiego do tego, żeby reprezentowali i odbudowali znowu tą wielkość klubu bokserskiego Legia. Więc myślę, że tutaj, jeżeli tutaj prezes Grzegorz Nowaczek w porozumieniu właśnie w współpracy Zbyszka będą w stanie znaleźć środki na to, to zachęcą szkoleniowców z różnych regionów, żeby stworzyć właśnie drużynę niekoniecznie z jednego miasta, ale właśnie z jakiegoś regionu i wytypować jakąś okręgowy, wytypować jakąś halę w danym regionie, która by ewentualnie mogła stworzyć się takie widowiska i takie mecze ligowe, bo naprawdę to jest wart temat poświęcenia dużej uwagi, bo na pewno to przyniesie wymierne skutki w postaci nowych twarzy, lepszych wyników, większej rywalizacji, większej możliwości toczenia oficjalnych walk, które są wartościowe, bo jednak wiadomo, walki sparingowe, obozowe to nie są te walki turniejowe, gdzie dochodzą jakieś różnego rodzaju jeszcze elementy stresu, obciążenia psychicznego, presji publiczności, presji sponsorów, no i samej presji, chęć takiej zwycięstwa, rywalizacji u chłopaków, więc takie regularne starty i podtrzymywanie ich w treningu na pewno będzie z korzyścią dla naszych sukcesów boksu olimpijskiego. No właśnie, ta cała otoczka, dodatkowa anturaż i tak dalej, to na pewno wpłynęłoby bardzo korzystnie. Wspomniałeś o tych swoich działaniach w boksie olimpijskim. Pożegnaliśmy kilkanaście dni temu Grzegorza Skrzecza, który był jedną z tych postaci, która właśnie fantastycznie wpisywała się jeszcze w czasy ligi bokserskiej. Obaj byliście z nim zaprzyjaźnieni. No, wielka tragedia dla boksu olimpijskiego, dość niespodziewana. Śmierć, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, była to osoba bardzo barwna, zawsze ściętym językiem, lubiąca powiedzieć, wyrazić bardzo głośno swoje zdanie, nieważne jak ono wyglądało, ale po prostu był pewny siebie, biła od niego ta energia pewności siebie, zresztą wziął pod swoje skrzydła braci Sulenckich, którzy z roku na rok prezentowali naprawdę coraz wyższy poziom. Jeszcze dziewczyna, nie pamiętam jak ona się nazywała. Nikola też właśnie. Prymaczenko znakomicie weszła w ten świat boksu olimpijskiego, bo widać, że naprawdę Grzesiek trzyma twardą rękę na treningach, tak jak zresztą zawsze to trzymał i to przynosiło efekty, więc ta śmierć była zaskoczeniem dla całego środowiska pięściarskiego, wielka przykrość, no i na pewno żal, że takie osoby, które wnosiły coś i wierzyły w to odbudowanie świetności boksu olimpijskiego, tak wcześnie musiały odejść. No właśnie, znamienny obrazek w trakcie mszy pogrzebowej na cmentarzu w Warszawie, Nikola płakała jak bubr. No to nie tylko Nikola płakała, ja mówię, też z Grzesiem znaliśmy się x lat, już nie będę szukał pamięcią ile, ale na pewno zawsze Grześka będę wspominał, bo za każdym razem, kiedy żeśmy się widzieli, uśmiechnięty, wesoły i tak jak Albert tutaj już zaznaczył, też wybitny szkoleniowiec, działacz sportowy, także mam nadzieję, że wszyscy będziemy mile Grzesia wspominali. Ja właśnie go będę na pewno wspominał jako tą osobę ciągle uśmiechniętą i wesołą.
Tak, myślę, że przy różnych turniejach, imprezach mięściarskich, przynajmniej w najbliższym czasie, pamięć Grzegorza powinna być wspominana. Panowie, no, jeżeli patrzymy na ten kalendarz i na to, co się dzieje w związku z zawirowaniami politycznymi, jak mówimy, pewne rzeczy są jeszcze na razie w zawieszeniu, choć niektóre federacje światowe przywracają Rosjan, Białorusinów do tej rywalizacji. My jesteśmy sąsiadem tego konfliktu, a więc u nas te sprawy są bardzo ostrożnie traktowane. Natomiast nie da się ukryć, że w tej sytuacji, w tym pierwszym półroczu 2023 roku, absolutnie najważniejszą imprezą dla pięściarstwa olimpijskiego są Igrzyska Europejskie. Na co możemy tam, tak waszym zdaniem, liczyć, jeśli chodzi o boks kobiecy i męski? No ja powiem tutaj, że na pewno większe szanse mają tu kobiety, bo mają lepsze wyniki sportowe. Nie ukrywam tutaj, nie chciałbym już faworyzować co niektórych zawodniczek, no ale znakomita forma Anety Rygielskiej, Sandry Drabik i wielu innych daje nam możliwość myślenia, że właśnie tutaj będziemy mieli pewne kwalifikacje olimpijskie. Tak jak wcześniej Albert wspomniał, Damian Durkacz, który jest czołowym zawodnikiem naszej grupy. No ale mówię, dużo też w boksie, zresztą tak jak i Albert, przecież siedzi w tym boksie już x lat, tak samo jak i ja, dużo jest właśnie tego tak zwanego szczęścia, że czasami i te losowanie i tak dalej, i miejmy tutaj nadzieję, że właśnie gospodarzom i ściany pomagają. Ale gdyby tak przechodzić na matematykę, ile kwalifikacji kobiecych, męskich Ja może nie to, że jestem jakimś tam czarnym wizjonerem, pesymistą. Ja obstawiałbym relatywnie na przynajmniej 2-3 kwalifikacje w grupie kobiecej. No i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby była jedna lub dwie kwalifikacje męskie. Pamiętamy, Albert, o tym, że te kategorie są okrojone przy okazji Igrzysk w Paryżu. No mamy teraz 7 tak męskich i 6 kobiecych. Natomiast jak ty to widzisz, jeśli chodzi, bo perspektywa już niedaleka, to 2 miesiące zostały raptem. No bardzo się cieszę, że te igrzyska, które odbywają się w Polsce, są kwalifikacjami olimpijskimi. Na pewno, tak jak tutaj rozmawiamy, te nasze ściany powinny pomóc polskim pięściarzom. No ja jestem zawsze optymistą, jeśli chodzi o takie wydarzenia, w przeciwieństwie teraz do Zbyszka, który tutaj liczy taki plan minimum, chciał, założył sobie, ale miejmy nadzieję, że będzie zrealizowany i z którego byśmy się bardzo cieszyli, byli szczęśliwi. Myślę, że kobiety stać na więcej, no na przykład na pewno też myślę, że 3-4 to jest spokojnie do wyrwania tych kwalifikacji. Dziewczyny na pewno są sfokusowane, przygotowane na to, żeby w tych igrzyskach o to powalczyć. A u panów, no też tutaj składają się 2-3, no liczę na to, że ten filar Damian Durkacz jednak jakby pokieruje całą kadrą, żeby chłopaki wierzyli w siebie, że jednak stać nas Mateusz Bereźnicki, myślę, że też jest zawodnikiem, który jest bardzo, jego styl mi się zawsze podobał i bardzo mu też kibicuję. Zresztą teraz razem z Safarianem obchodzili urodziny, bo są z tego samego dnia, więc to też tak jest ciekawa sytuacja. No i w tych niższych wagach u nas też chłopaki, myślę, że stać, więc tutaj 2-3 to był ogromny sukces. No i będę kibicował, żeby jednak pokazali, że Wojtek Bartnik jest naprawdę filarem, że jednak jest autorytetem tej kadry, a też jest naszym ostatnim medalistą olimpijskim. Mohikaninem, można powiedzieć. Mohikaninem i też on jakby jego wpływ, myślę, jest tutaj ogromny dla chłopaków, bo myślę, że w tych rozmowach między nimi, o rozmawianiu o różnych taktycznych planach, tam przewija się to i jednak w tych chłopakach budzić taka zazdrość, że jednak ich trener był kiedyś mistrzem i teraz chce osiągnąć to już nie jako sportowiec, ale jako szkoleniowiec, więc na pewno to jest też dodatkowa motywacja dla nich do tego, żeby pokazywać się zawsze na każdym turnieju, na każdych zawodach z jak najlepszej strony i starać się dorównać szkoleniowcowi, który był kiedyś właśnie medalistą olimpijskim. Tak, oby ten pomost został zbudowany i to jak najszybciej. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Maleszewski, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, szef szkolenia w tymże. No i Albert Sosnowski, nasz były mistrz świata, były zawodowy mistrz Europy, byli gośćmi śniadania z boksem w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego. A my zapraszamy, przypominamy, już 17. transmisja na żywo z imprezy w Łomży. Kolejne Suzuki Boxing Night, tym razem numer 20. We'll be right back.
Thank you.